Rywalizacja jest połączeniem dwóch światów, świata gier i świata biznesowego. My tutaj mocno wykorzystujemy zaangażowanie, jakie mają gracze w grach fabularnych czy jakichkolwiek grach, do tego, żeby motywować i budować większe zaangażowanie współpracowników. No jak dla każdego to jest truizm i oczywiste, że bardziej zaangażowany i zmotywowany pracownik no, osiąga lepsze rezultaty. I to jest cały clue gamifikacji. Gamifikacja, same aplikacje gamifikacyjne, które projektujemy, wyglądają tak, że uczestnicy jakby grają w biznes, grają swoją pracę, można powiedzieć. To wygląda tak, że mogą rozwiązywać różne testy wewnątrz samych aplikacji gamifikacyjnych, mogą stawiać między sobą wyzwania. Bardzo często wyzwania są zespołowe. Mamy różne światy, projektujemy różne światy w zależności od tego, jakie obrazy, jakie światy są najbliższe naszym klientom. Projektowaliśmy już wyścigi Paryż-Dakar, projektowaliśmy już grę związaną z korsarzami, projektowaliśmy eskadry samolotów i tego typu rzeczy. Ludzie są w tych światach, dlatego że ich organizacja wewnątrz opowiada te historie równolegle do nas. Więc ludzie mogą, jeżeli weźmiemy na przykład ten wyścig Paryż-Dakar, ktoś, kto ma lepsze osiągnięcia biznesowe, mógł jakby polepszyć swój samochód. W ten sposób jego samochód był szybszy, sprawniej omijał przeszkody itd., itd. Ten samochód przejeżdżał jakąś trasę i następnie kolega mógł inny ścigać się z nim po tej samej trasie. To oczywiście nie zabiera zbyt dużo czasu, żeby gra sama nie zasłaniała obowiązków współpracownikom, natomiast no, gra ma być tłem, ma ich motywować do osiągania lepszych efektów. To jeżeli chodzi o efekty, to my jesteśmy jednym z pionierów w Polsce gamifikacyjnych. Gamifikacja to jest w ogóle trend, który powstał ze 3 lata temu, 4 lata temu w Stanach. My już 3 lata temu wprowadziliśmy pierwszą gamifikację w Red Bullu. Red Bull sam się po tym okresie współpracy z nami chwalił swoimi efektami. Po roku pracy z nami wzrosty sprzedaży Red Bulla były 2 razy szybsze niż wzrosty rynku napojów energetyzujących, więc to jest dla samego Red Bulla to był olbrzymi efekt i byli bardzo, bardzo zadowoleni z tego.